Hej, czy dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo gorąco i serdecznie. Kosmos z tej strony, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj budujemy. To się nieczęsto zdarza, dzisiaj budujemy, dzisiaj mamy challenge. Będzie się działo, powiem wam szczerze, bo. Jest ciekawa opcja z tym budowaniem, wam powiem szczerze, bo budujemy sobie w górze Komorebi znowu. To w sensie pierwszy raz tutaj budujemy w górze Komorebi, więc to jest jakaś taka też nowość. I dzisiaj postanowiłem, że zbuduję taki japoński dom, em, który jest taką oazą o stojut, takie sanktuarium, wiecie o co chodzi? Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Czyli po prostu takie spokojne miejsce, gdzie przyjeżdżacie, może kiedy już macie dużo pieniędzy i macie na co wydać te pieniądze, country late i wiecie, po prostu przyjeżdżacie sobie do Japonii, wychilować totalnie. W Jakimiś polami ryżowymi, nad jakąś rzeczką w jakiejś takiej mm, obrośniętej dzielnicy, i właśnie dlatego wybrałem również tą działkę. Słuchajcie, fajny dom właśnie ma J Balvin, pewnie kojarzycie typka. E, zainspirowany Japonią. On go ma chyba gdzieś w Indonezji, w jakiejś dżungli czy coś. Natomiast jest tak śliczny, i chciałem zrobić właśnie coś na ten styl. Wstawiam tu jakieś zdjęcia, mniej więcej, jak ja bym chciał, żeby to wyglądało. No i uznam, że obiekty właśnie z góry Komorebi, z dodatku śnieżna pada, są idealnie pasujące, jak tak sobie przeglądałem ten jego dom po prostu no, totalnie. Więc sobie od razu przefiltruję wszystko. Na to, jakie dodatki mi się przydadzą No i tutaj na pewno, słuchajcie Będzie śnieżna eskapada, bo te obiekty No są idealne, serio Idealnie tam pasują i jeszcze wiecie co Wydaje mi się, mogłyby pasować tam Kompaktowe wnętrza nawet I życie eko, to są trzy rzeczy Trzy jakby dodatki, których będę używał w tym bildzie No i będę jakby budował ten dom Boże, jak są idealne rzeczy Będę ten dom budował przez 10 minut Mam sobie mniej więcej rozrysowany plan na hardce Ale nie wiem jeszcze do końca, czy to tak wyjdzie Bo jest to dosyć Interesujący plan, ale to zobaczycie wszystko, jak będziemy starać się to jakby budować. Nie wiem słuchajcie, dlaczego to sobie robię, już drugi raz chyba w życiu robię taki 10-minutowy build i za każdym razem żałuję tego, jak jestem słabym budującym, ale może tym razem się uda, mam nadzieję, jest jakiś tam plan, zobaczymy. Dobrze, będziemy zaczynać, mam wrażenie, że ten dom jest totalnie za duży, to co sobie wymyśliłem. Ustawiam sobie minutnik na 10 minut um, i uwaga, 3, 4... Start. Zaczynamy. Totalnie jest pomysł, jest plan, ale nie wiem, czy się to uda. Słuchajcie, także lecimy tutaj z jadalnią. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery chyba. Zrobimy cztery na sześć. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, niech to będzie. Zrobimy coś takiego. Tu będzie taka jadalnia, słuchajcie. I tu będzie taki korytarz na coś takiego, i tu będzie to takie oszklone. Dobra, nie będę mówił, po prostu ale później to zrobię, później zrobimy sobie na tutaj tak i tak na trzy e, taki salon tak można powiedzieć coś w tym stylu to będzie taki większy salon i tu też zrobimy coś w stylu właśnie takim o pięknie to wygląda dobrze tu zrobimy taki mini troszeczkę większe wejście na razie tak w ten sposób tu będzie taka troszeczkę minimalnie większa kuchnia nawet może oj takie dwa zrobię tutaj w ten sposób dokończymy sobie dalej to i tu będzie jeszcze y, słuchajcie sypialnia tak, dobrze. Wszystko idzie na razie po mojej myśli, tu dokończymy tak, tu zamkniemy tą sypialnię może jakoś tak, i tu będzie taka łazienka, coś w tym stylu. Okej, okay, jest dobrze, słuchajcie. I teraz tak, zacznijmy od dachów, bo dachy są najważniejsze w tej budowli, tu będzie jeden taki dach, właśnie w tą stronę. Daj się mi tutaj zrobić. Czekaj, czekaj, tak, dobrze. Tu natomiast będzie dach w tą stronę, tak mi się wydaje. No dawaj, 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 dawaj. Boże, ile mi stało? 8 minut? Nie, nie wytrzymam, słuchajcie, nie dam rady. To jest dach w tą stronę i tu jest dach. W tą stronę. Boże, co ja zrobiłem? W tą stronę? Na razie. Okej, okay. dajemy radę, to będzie naprawdę mega dobrze wyglądało. Wy na razie się nie przejmujcie, to zniżymy jeszcze i użyjemy nowego, słuchajcie, narzędzia platform, do tego, żeby tutaj zrobić platformy, tutaj i tutaj zrobić platformy, bo tutaj jakby nie chcę mieć dachu. Dobra, jest wejście, jest dobrze, zacznijmy sobie teraz jeszcze, zrobimy tutaj te okna, o których mówiłem. Tu będzie taki właśnie przeszklony korytarz, coś w tym stylu. Czekaj, wróć. Tak, 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 stresuje się strasznie. E, dobra, i jeszcze na drzwi chyba ja chciałem, chyba tak, drzwi takie duże, duże. E, o te, coś w tym stylu, tutaj z dwóch stron, i te okna jeszcze indziej. Gdzieś tu muszą być. Tu będą po dwa, raz, dwa. Ym, czemu nie mogą być obok siebie halo? O, lepiej, tu może zrobimy nawet na 4, to będzie dalnia taka, wiecie, z stolikiem kotacu. Taki jest plan, i tutaj raz, dwa okna. Dobra, na razie mamy 7 minut, nie ma co przeżywać. Tutaj jest kuchnia, to może jakieś inne okna wymyślimy. Tutaj jest sypialnia, aha, bo tutaj ustawiłem, słuchajcie, platformę, no nie mam pytań. Jak ustawiłem platformę, to będzie sypialnia trochę niższa. Trudno, tutaj raz, dwa, tutaj ten korytarz też oszklimy, troszeczkę raz, dwa i trzy. Dobra, tu jest wejście, trzeba jakieś ładne drzwi do wejścia dać. Ja wiem o które mi chodzi, te nawet nie są złe, więc niech sobie będą. No nawet pasują, powiedzmy, że jest tak organicznie tutaj trochę, e, git i teraz jakieś drzwi, będziemy sobie już teraz filtrować na śnieżną eskapadę, o te drzwi są akurat bardzo fajne, więc możemy sobie je tutaj powstawiać wszędzie na ten moment, tu jest do łazienki e, i tu jeszcze bym chciał jakiś taki łuk, czy ten jest spoko, w sumie nie jest taki zły, no ten jest dobry łuk, więc tutaj sobie wstawimy ten łuk. I tu sobie zrobimy jeszcze takie otwarte przejście, na wszelki wypadek. Dobra, to już jest um, gotowe. I teraz trzeba zacząć od, nie wiem, malowania podłóg, ścian, takich rzeczy. To nie będzie takie proste. Eee, co by tutaj zrobić, Kasper? Ty się szybko decyduj, czy to jest takie japońskie? Nie wiem, słuchajcie, to jest bardzo... Ale nie pasuje mi ten czarny, kurde, kolor, gdyby był... Nie, zielony też mi nie pasuje. Kurde, nie wiem. Wezmę sobie jakąś taką e, nie z dodatku rzecz. O, to nie jest złe. Widziałem, że tego często właśnie też używali. Tutaj zrobimy to w ten sposób. Zostało nam 5 minut. Jest źle. Ehm, dobra, lecimy teraz z jakimś drewnem takim jasnym. Może coś w tym stylu. O, tutaj. Ha, jasne drewno. Nie to. Śnieżna eskapada. Może coś takiego sobie pofiltrujmy i może tam będzie jakieś fajne. O, to może być spoko. O, idealnie, to jest git, słuchajcie, to wygląda spoko, na razie dam to wszędzie, później będę myślał co dalej, no i będziemy wstawiać wszystkie obiekty, teraz jest śnieżne jest kapady, na razie wstawimy sobie ten stolik kotatsu tutaj, bo tylko go mogę znaleźć, on będzie w, cie w ciemnościach, w sensie w czarnym kolorze, bo uznałem, że tutaj właśnie taki czarny kolor będzie pasował, oczywiście damy tu jakieś pierdółki później, jak starczy mi czasu, na razie, jak widzicie, z tym czasem jest słabo, tutaj jest kuchnia, a w kuchni nie dałem żadnych okien, dobra, zostawmy sobie na razie te okna, nie będę kombinować. Jak to zrobić? Czemu to tak nie działa w ten sposób? Halo? Teraz o, jest okej. Okay. Widzicie, ile okna czasu potrafią same zająć, więc taka będzie kuchnia. I przejdźmy teraz do zrobienia kuchni od razu śnieżnej skapady. To jest jedna w ogóle z, naj, z najładniejszych kuchni, jakie doszły do gry, to musicie przyznać. Dobra, tu zrobimy coś takiego, nawet na prosto. I tu możemy sobie zrobić taki, wiecie co, jak to się nazywa? No, blat roboczy, w sensie... Wyspa, no nie? To też może być spoko, także zrobimy sobie tutaj wyspę, w ten sposób, tylko tutaj na odwrót, tutaj sobie zrobimy jakąś kuchenkę, 4 minuty nie zdążę, zdecydowanie, tutaj mamy tą kuchenkę fajną ze śnieżnej skapady, dajmy sobie ją, tylko będzie tutaj troszeczkę trzeba ją mocniej wsadzić, git lodówkę sobie zrobimy tutaj boże, przegram to, wiecie co i tak sobie mimo tego, nawet jak przegram, no nie to sobie mimo tego i tak skończę tą budowlę, bo mi się mega podoba to co tutaj się wydarzyło, muszę w ogóle wpisać bb move object son, nie wiem czemu tego wcześniej nie zrobiłem ale dobra dajmy sobie tą lodówkę, lekko tak, git jakiś zlew, tutaj będzie jeszcze trzeba w ogóle o jest nowy zlew z śnieżnej skopady jak wiecie on jest bardzo ładny, tu jeszcze będzie Trzeba w ogóle uzupełnić jakimiś pierdółkami to wszystko, no nie? Ale to już jak skończymy. Challenge, dobra, więcej czasu nie starczy mi. Tutaj będzie kanapa jedna, tutaj kanapa druga, taka jasna, ze śnieżnej skapady. To w ogóle mega fajnie wygląda. To będzie taki stolik na środku. Ehm, na środku mniej więcej. Chciałem jeszcze półkę na książki, więc tu będzie jedna, tu będzie druga. Później coś sobie ustawimy. Co jeszcze? Dobra, idziemy do Łazienki. Na szybko do łazienki. Ta łazienka jest taka bardzo biedna. To może wiecie, co najpierw. O, to też jest mega piękne. Kurka wodna. Nie starczy mi czasu, tu na razie dam to. Sypialnia. Może łóżko, łóżko do sypialni. To jest bardzo ładne. Co tu jeszcze możemy dać? Jakieś biurko w sypialni też się może przydać krzesło. Najprostsze na razie dostaniesz tutaj takie. Tutaj damy jakąś etażerkę. Na etażerkę możemy. O, jeszcze możemy te piękne kwiaty dać, ze śnieżeńska pada, są akurat mega śliczne. Mm. Dwie minuty, co, my, co jeszcze potrzebujemy? Spanie jest, no to jeszcze nam jest potrzebna bardzo mocna łazienka. Weźmy sobie na razie jeszcze jakieś tutaj, żyrand jakieś tutaj żyrandol, damy jakieś światło wszędzie, bo oczywiście tego nigdzie nie ma. Boże święty, to jest, słuchajcie, miało być pięknie, a wyszło tak jak zawsze. Za wielki dom sobie wymyśliłem, ale trudno, zaraz będziemy ogarniać. Mamy kibelek, mamy piękną wannę na ten moment tutaj. Proszę bardzo. I zlew nie jest piękny wcale. To weźmiemy sobie może ten zlew na ten moment. Lusterko na szybko jakieś białe. I jeszcze chciałem sobie właśnie, żeby on, ten dom miał ten onsen cały, tudzież gorące źródło, bo to jest mega super. I w ogóle basen obok i tak dalej. Więc tu będzie takie wyjście na to gorące źródło jedno. I w ogóle tutaj obok zrobimy basen, ale dobra, musimy się wiecie czym zająć. Za długi mamy... O, tak. Musimy się zająć ym, pomalowaniem tego. Ja bym chciał w kolorze y, czarnym pomalować tutaj, przefiltruj po kolorach, kolor ciemnobrązowy, czarny, o, niech będzie. Jakiś ładny, czarny jakby się nadał tutaj. Jak to wygląda? No, nawet taka płytka nie jest zła, w sumie, Wam szczerze powiem. Wygląda to z daleka nie najgorzej, i w takich ciemnościach, wydaje mi się, właśnie ten dom będzie dobrze wyglądał. E, ciemne dachy, jeszcze zrobimy takie ciemnobrązowe, w sumie, ze śnieżnej skapady, może być, i ciemne podłogi, e, wszystkie najlepiej jakieś jednolite, git może być to. No, i jeszcze jakieś kwiatki bądzaje dodamy, i słuchajcie, nie wygląda to jakoś mega źle, wiecie, co jeszcze? Obudowy e, dachów tutaj by się przydał i obudowy platform, gdzie one się znajdują. Zgubiłem je w tym momencie. O, tu będą gdzieś tutaj. O, czekajcie, nie chcę czarnych, tylko po prostu yy, mogą być te nawet takie biało-czarne. Niech będą. E, chyba, że tu są jakieś, o, bardziej czarne. Mamy, git. Wygląda to nie najgorzej, powiem wam. Jakby dodać tu jeszcze jakieś drzewa ładne i, i krzewy i w ogóle, to naprawdę byłoby spoko, tylko no, jak mówię, kończy nam się czas. Z zewnątrz nie wygląda to źle. Jakby plan był dobry, e, wykonanie, tu jeszcze by trzeba jakieś okno dać, wykonanie, powiedzmy sobie, jest... Średnio, o z tej strony to bardzo ładnie wygląda. <laughs> Tylko ten, <laughs> te gorące źródło tu nie nie wytrzymam, słuchajcie, ale zaraz to naprawimy. Wszystko, Wy się, nic nie przejmujcie. Tutaj dodamy jakieś rzeczy, tutaj też pododamy jakieś rosnące listki, kwiatki, takie tam i naprawdę nie będzie to jakoś źle wyglądać. Mamy 30 sekund, jeszcze jakieś drzewko, tutaj dajmy duże. O, tutaj dajmy jeszcze jakąś ścieżkę na szybko, może zwykłą. Um, Taką jakąś, nie wiem, żeby sobie oni mogli podejść tutaj niby tak to zróbmy. Kurde, źle to odmierzyłem wszystko. No ale tak niech to będzie. Tutaj dodam jeszcze jakieś tutaj kwiatki z tej strony. E, 29 sekund, tutaj z tej strony e, jakiś taki kwiatek, większy, mniejszy, jakieś. O tutaj wycięte specjalnie. E, dalej e, tutaj to o Jezu, jak się przestraszyłem. <grym> Nie, jak to wyszło? Słuchajcie, ogólnie, jakby bryła cała wydaje mi się spoko, mam wrażenie. Jedno z pierwszych brył jakie zrobiłem, także to jest plus. Jeżeli chodzi o wnętrze, no to jest bardzo średnio. Jest wszystko, czego jakby potrzeba, ale jest tego za mało. Także dajcie mi teraz się rozwinąć. Ja sobie to ładnie postaram się ogarnąć, jakoś posiedzieć tutaj chwilę, dłuższą, może krótszą. Zobaczymy, ile mi to wyjdzie. No i zobaczymy, czy uda nam się zrobić takie właśnie sanktuarium, taki domek letniskowy. Dla simów naszych, no ta kuchnia nawet z planu nie jest taka zła. Ta sypialnia, jakby dojść kilka rzeczy, też nie jest najgorsza. No, najgorsza to jest chyba. Ta łazienka, ale to zaraz zrobimy. Salon, tutaj się by jeszcze kilka rzeczy przydało, i wydaje mi się, że naprawdę będzie dobrze. Jakby tu są drzwi, no nie? Ale nie pytajcie się, mo może to jakby też działać jak okno. Zrobimy to po prostu w ten sposób, że zamkniemy te drzwi i nikt nie będzie musiał wychodzić. Także słuchajcie, ja zamieniam się w robotę. Tak mi już w 10 minut możecie ocenić, jak to wygląda. Ja teraz postaram się to dokończyć. Zobaczymy, czy mi wyjdzie dobrze, czy źle. Posiedziałem nad tym trochę i powiem Wam szczerze, że jestem całkiem, całkiem zadowolony. Jak sobie wejdziemy, ogólnie używam większości obiektów z właśnie śnieżnej eskapady, jak sobie wyjdzie. Tutaj to mamy takie wejście. Ukryłem też ten taki znaczek, że nie wolno nosić butów w tym domu. Tutaj z tej strony mamy takie miejsce, że można się, jakby przy, w, przed wyjściem, popatrzeć, czy dobrze wyglądamy. Przejdźmy do salonu. Co tu się zmieniło? Doszły automaty, bo znam, że to taki domek właśnie wakacyjny, wypoczynkowy, więc można tutaj takie coś załatwić. Mamy też kominek, można się przy kominku zrelaksować. Mamy takie miejsce do posiedzenia, porlaksowania się. Dalej mamy tutaj to miejsce, właśnie jadalniane, tutaj można zjeść. Tam dzieje się na dworze zdecydowanie więcej. Tutaj mamy kuchnię, niedużo to się akurat zmieniło, pododawałem zmieniłem kuchnię, poddawałem jakieś pierdółki, żeby po prostu nie było tak pusto. Tutaj mamy piękną sypialnię, wszystko jest w ogóle bez modów, jesteście ze mnie dumni, no musicie to przyznać, tak wygląda sypialnia. No i mamy też łazienkę tutaj mamy oddzielne tak oknem, śmiesznie właśnie prysznic i, i wannę na platformie. No i teraz przejdźmy do tego największego miejsca relaksu, czyli tutaj mamy basen, tutaj mamy właśnie gorące źródła i mamy taką altanę, przy której właśnie może się relaksować, można pomedytować, e, poprawiać jogę i tak dalej. Tutaj można się fajnie wypluskać właśnie w tych gorących źródłach. Także jestem w sumie, powiem Wam szczerze, dumny jak na to, że zrobiłem taką bryłę w 10 minut. To chyba jest e, dla mnie największa duma, bo naprawdę nie wyszła ona najgorzej. Także napiszcie mi, co sądzicie, słuchajcie. To już jest ostatni odcinek, właśnie ze śnieżnej eskapady. I właśnie stworzyliśmy sobie takie domo, wypadowo, coś powiedzmy sanktuarium. Także jestem ciekawy, co sądzicie. E, I cóż, będę Wam wszystkim bardzo dziękował za oglądanie tego odcinka. Napiszcie, czy mi się udało, czy Wy byście zrobili to lepiej, czy gorzej. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, do następnego. I cześć.